Słuchajcie, i właśnie za chwilę będzie ten koncert. Dawid Kubacki. Let's Dawid! Nie! Sebu, z ciepłego klimatu przenieśliśmy się na zimny. Z Bali przenosimy się do Alpy, do Austrii, dokładnie Salzburg. Jesteśmy w Salzburgu. Tutaj spędzimy... Czekaj, samochód jedzie? Spędzimy dwie noce, a dlatego, że jutro czeka nas turniej czterech skoczni w skokach narciarskich i będziemy jutro tam. Następnie przenosimy się do Kitzbühel i będziemy zjeżdżać. Ja na snowboardzie, ty na nartach. Jest z nami ekipa influencerów z Polski, których poznacie na pewno w dalszej części. No, dzisiejszy dzień spędzamy z tego, co mi wiadomo, na spokojnie. Spacerki, tak, będziemy cieszyć się śniegiem. Spacerek, relaks, jakiś spa. Idziemy dalej. Pójdźmy się uśmiechnąć. Jesteś gotowa, żeby zjeżdżać na takim skromnym skoku? Nie, Ania jest gotowa, ja będę jej kibicować. Nie zaczęliśmy jeździć na nartach i snowboardzie, a zaraz się to skończy. Dzień drugi. Ja już byłem na snowboardzie. A ja wypiłam milion herbatek z Sylwią i z Anią. Wjeżdżamy na turniej czterech skoczni. Jestem podekscytowana, bo pierwszy raz jestem na takim wydarzeniu. Polak prowadzi i mam nadzieję, że wygra. Tak, Dawid Kubacki jest na pierwszym miejscu. I będziemy dzisiaj trzymać kciuki, kibicować, aby wygrał turniej czterech skoczni. Tak. Jestem podekscytowana, bo nigdy nie byłam na takim wydarzeniu, a będziemy mieli jeszcze taką super miejscówkę. Mam nadzieję, że będziemy mogli nagrywać, że pokażemy wam z jakiego właśnie, punktu bo tu jest widzenia... znak zapytania. Tu jest znak zapytania, tak. Ponieważ nie wiadomo, czy wejdziemy z kamerą na strefę, gdzie można nagrywać skoczków. Niestety, wyłączność ma telewizja. Mam nadzieję, że... po jakichś rozmowach uda nam się coś nagrać, cokolwiek nawet. Ja mam nadzieję, że zrobimy zdjęcie z Piotrem Żyłą. Ja mam nadzieję, że z nim porozmawiamy. To też. Idziemy na obiad. Dostaliśmy informację, że mamy szybki lunch przed wyjazdem na skoki. Lecimy na jedzonko. Jestem tu w szale twórczym. Montuję ci filmik. Ciekawe co z tego wyjdzie. Czekałam tak wyjazd na Bali, bo myślałam, że będę pływać codziennie sok pomarańczowy. A wiesz, jaki tam sok pomarańczowy jest? Że nie, taka cytryna trochę, wiesz? Z takich zielonych pomarańczy to wyciskają prawie. I to tak smakowało. Za każdym razem jest fresh orange, już później zrezygnowałam. Później ci było pojedyncze, no, czy tak. Orange, czy nie. Może od razu przedstawimy Sylwię. Sylwia, jakie masz dokładnie stanowisko w 4F-ie? Zajmuję się PR-em 4F. Jestem częścią zespołu marketingu i jesteśmy dzisiaj... za chwilę jedziemy do Bischofshofen zobaczyć ostatni konkurs turnieju. Dokładnie, czyli to jest tak jakby nasz szef tutaj. A z tyłu, no nie, nie ten z tyłu. Tutaj mamy, najbardziej szalonego człowieka na wyjeździe, czyli Wiktor Borsuk. Siema. Jego nie trzeba. Ale dobrze nam się dzisiaj jeździło. No, bo super. A, wybrałeś się tak? Patrz, no. Wygryzę. Wygryzę Wiktora. Wygryzę, ja to powtórzę jeszcze raz. Zaczęła przygodę z montażem. No. Tak. A to jest fajny moment, nie? Bo to jest takie ekscytujące, że ciekawe to. No to ja ci podam parę tipów. Obejrzałaś vloga, którego zrobiłem? Obejrzałam. A jak nie, to zachęcam, to możecie obejrzeć. Tak, będzie tutaj właśnie. Pokaż, no tutaj będzie. Nie, jakie produkty? Lokowanie Borsuka. Borsuka. Ale chodzi o to, żebyś wiedzieli, żebyś wiedziała i żebyście wy wiedzieli, jak się montuje filmy w telefonie. A oto jest Rafał Maślak, kolejny uczestnik naszego wyjazdu. Jestem fantastyczny. Jest z nami również znana stop model Ania Markowska. Słuchajcie, Antonina teraz powie, gdzie jedziemy, dokąd jedziemy, do jakiej miejscowości? Bischofshofen. Dobra, no, jedziemy na turniej czterech skoczni. Tak, jedziemy na turniej czterech skoczni.
Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick. Surfing rock in the parking lot, my weed lighter than like the game up lot. I be on her mind like nonstop, yeah. Had to cut the little dot, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends. Sex a couple of days, yeah. Lost a lot to defend. A już się konkurs zaczął. Wiem, patrzę, mam na prawo tutaj. To konkurs się zaczął, idziemy zobaczyć na dwór. Jak latają nasi skoczkowie, kibicować. Ale powiem wam, że jest bardzo dużo kibiców z Polski, bardzo dużo. Bardzo dużo, prawda? Znaczy. Lech Dawid! Nie! Zrównał rekord skoczni prawie. Mamy to, mamy to. Będzie pierwsze miejsce. Będzie. Już została ostatnia dziesiątka. Dawid Kubacki jest na pierwszym miejscu i za chwilę dowiemy się, czy wygra turniej czterech skoczni. A wszystko na to wskazuje, ponieważ ma sporą przewagę. Idziemy wszyscy kibicować, trzymamy kciuki i za chwilę będziemy świętować zwycięstwo, mam nadzieję. Idziemy! Trzymamy kciuki, kibicujemy! Co się stało, ale trafiłam do loży, gdzie panowie robią zdjęcia i wylądowałam przy samej scenie, gdzie są wręczane nagrody. Wszyscy, którzy uczestniczą w nagraniu, znajdują się gdzieś tam, bo ich nie wpuścili. A pan teraz mnie nagrywa. No. Jesteśmy właśnie na górze skoczni. Skoczkowie tutaj mają swoje miejsce, w którym się przebierają, szykują do skoków. A my wyszliśmy tu, aby zrobić sobie z nimi zdjęcia. Żeby się przywitać i pogratulować. Tak. Chcesz zrobić fotkę? No. Trzymaj. Zrobisz wam razem? No. Super by było. A kto robi zdjęcie?